Witajcie, dziś jestem tylko ja, Sławomir Niedziela. Wyniki kwalifikacji pokażę. A teraz wyścig. Nie był udzielony na grupy. I ruszyli. Jadą, a Łokasik prowadzi. Zbliżają się do pierwszego zakrętu. Małe zamieszanie. I Kobanowicki obrywa od florka. Marcel poza torem, widać, że są to małe lagi, no może nie tak małe. Jorewicz uderzył tam w florka, zanim Nowicki odpadł, ale wyglądało to na ślizg. No a tak to widział właśnie Kobanowicki. Pawieński wraca na tor, choć strata najwyraźniej jest spora. Paweł Wojcicki też jedzie w tym wyścigu. Jedziemy z Patrykiem Flor. Efekty lagów, jak widać, są widoczne. Pierwszy jedzie Michał Łokasik, drugi Patryk Florek. Trzeci Marcel Pawliński. Czwarty Aleks Jorewicz. Piąty Paweł Wojcicki. Ponieważ w wyścigu było trochę lagów, więc oglądamy po prostu przypadkowe orywki. Tak dochodząc do końca wyścigu, wygranego przez Michała Łokasika. Oto pełne wyniki. Klasyfikacja kierowców oraz konstruktorów. Żegna się z wami Sławomir Niedziela.